Witajcie kochani w pierwszym odcinku magazynu Łódzkiej Czwartej Ligi. Jesteśmy już po pierwszych wiosennych meczach, a więc przyszedł czas na podsumowanie 18 kolejki. Naszą wizytę rozpoczynamy od Sulejowa. Miejscowy MGKS Skalnik zmierzył się z KS Paradyż. Kluczowy moment tego meczu był w 82 minucie. Pan Mikołaj Kujawski, sędzia główny tego meczu, słusznie podyktował rzut wolny. Wojciech Majewski przed oddaniem strzału był niezwykle skoncentrowany i wykonał uderzenie książkowo, czyli lepiej już być nie mogło. Piłkarz został bohaterem tego spotkania. KS Paradyż pokonał Skalnik Sulejów 1-0. A teraz przenosimy się pod Łowicz, by zobaczyć trzy gole. Zryw Wygoda zmierzył się z Prosną Wieruszów. Kibice pierwszą bramkę zobaczyli już w 25 minucie. Po pięknym podaniu z połowy boiska zobaczyliśmy faul w polu karnym. Do jedenastki podszedł Michał Fabijański. To ten pan ustawiający precyzyjnie piłkę, mający numer 10 na koszulce. Uderzył pewnie i Zryw prowadził 1-0. Prosna Wieruszów jeszcze przed przerwą doprowadziła do wyrównania. Słabe to było dośrodkowanie w pole karne, ale trochę szczęścia sprawiło, że ta piłka w pięknym stylu po strzale Dawida Tomali wylądowała w bramce. W drugiej połowie zobaczyliśmy jeszcze zwycięskiego gola dla gospodarzy. W 65 minucie po dobrym dośrodkowaniu Damian Szczepański wbił piłkę do bramki. Zryw Wygoda pokonał WKS Prosnę Wieruszów 2-1. A to już druga strona województwa. Udajemy się do Zduńskiej Woli, która zmierzyła się ze Zjednoczonymi Stryków. W 30 minucie goście otworzyli wynik. Po dośrodkowaniu w pole karne bramkarza Pogoni wyprzedził Kacper Figurski. Nie miał najmniejszego problemu, by skierować piłkę w odpowiednie miejsce. A to już początek drugiej połowy, a dokładnie 48 minuta. Świetne prostopadłe podanie w pole karne wykorzystał Aleksander Majerz. Kibice, którzy nie opuścili stadionu na kilka minut przed ostatnim gwizdkiem pana Mateusza Kowalskiego, nie mieli czego żałować, bowiem zobaczyli jeszcze dwa gole. Najpierw w 88 minucie Roberta Sobczaka. To podanie było kluczowe, a koncepcja wykończenia tej akcji znakomita. Wydawało się, że Zjednoczeni zdobędą 3 punkty. Patryk Sławiński w 90 minucie pokrzyżował plany drużynie prowadzonej przez trenera Łukasza Wijatę. W piłce bardzo ważne są stałe fragmenty gry. Dobre dośrodkowanie zakończyło się golem Sławińskiego i w Zduńskiej Woli mieliśmy remis 2-2. A to już boisko drużyny, która nie tak dawno grała w trzeciej lidze, czyli RKS-u Radomsko. Pierwszym wiosennym rywalem był GKS Orkan Buczek. Sędzia główny Konrad Gawroński rozpoczął mecz i już za niespełna kwadrans uznał pierwszego gola. Akcja rozpoczęła się w środkowej części boiska. Zagranie na lewą stronę umożliwiło przedostanie się w pole karne. Kamil Odolak nie miał najmniejszego problemu, by zdobyć gola dla gospodarzy. W tym meczu strzelał tylko RKS. Kolejne trzy bramki zobaczyliśmy po przerwie. Najpierw Bartosz Machaj po podaniu w pole karne podwyższył, a następnie kolejne dwa gole zdobył Sebastian Miśkowiec. Włókniarz Zelów, Widzew 2 Łódź to nasz kolejny ligowy mecz. W strojach szaro-zielonych gospodarze, a w czerwonych łodzianie. A to już 21 minuta. Dośrodkowanie w pole karne świetnie wykończył osamotniony Daniel Mąka. Widzew przed zakończeniem pierwszej połowy podwyższył po golu Roberta Prochownika. W 83 minucie Hubert Lenart dołożył trzecią bramkę dla łódzkiego Widzewa. Wynik już nie uległ zmianie. To teraz przyszedł czas na jeden z najciekawszych meczów tej kolejki. Polonia Piotrków Trybunalski podejmowała lidera, Warte Sieradz. W 16 minucie wpadł pierwszy gol. Po dośrodkowaniu w pole karne świetnie akcję wykończył Wiktor Płaneta. Niespełna 10 minut później gospodarze po strzale Kamila Szulca wyrównali, a kibice nie kryli radości. Do przerwy wpadły jeszcze dwa gole. Wszystkie dla Warty. W 32 minucie piłkę po strzale odbił bramkarz. Dobijał Piotr Mielczarek i mieliśmy 2-1 dla lidera ligi. Chwilę później swojego drugiego gola w tym meczu zdobył Wiktor Płaneta. Co w tej sytuacji zrobił bramkarz?
Tego naprawdę nie wiemy. Po przerwie uaktywnił skuteczność Łukasz Chojecki. W ciągu 120 sekund strzelił 2 gole, które były ozdobą tego widowiska. To przykład akcji, która powinna być nauczką. Sędzia Paweł Pskit nie miał wątpliwości, by podyktować karnego. Chojecki wykorzystał jedenastkę i mamy 4. gola dla Warty. Piłkarze Polonii byli wyraźnie podłamani wynikiem, co przełożyło się na tę akcję. Wykorzystał to wspomniany Łukasz Chojecki. I to na tyle z Piotrkowa Trybunalskiego. A to już wizyta w gminnym ludowym klubie sportowym Andres Polia Wiśniowa Góra. Sobotnim rywalem był Boruta Zgierz. W 5. minucie zobaczyliśmy pierwszego gola strzelonego przez Kacpra Kosiora. Kolejny wpadł po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i zamieszaniu w polu karnym. Krystian Kamiński nie miał większych problemów, aby oddać strzał w kierunku bramki. W 35. minucie padł 3. i ostatni gol w tym meczu. Jak się później okazało, honorowy dla Boruty Zgierz. Po rzucie rożnym najwyżej wyskoczył Maciej Kowalczyk. Andres Polia wygrała z Borutą 2-1. A teraz, moi drodzy, zachęcam do pozostania z nami do końca, bo jeszcze zostały nam 2 mecze. Zaczynamy od Omegi Kleszczów grającej z Orłem Nieborów. Wygrali gospodarze 4-0. W 29. minucie Paweł Kowalski odnotował trafienie. W końcowej fazie spotkania zobaczyliśmy jeszcze 3 gole. Najpierw Tomasza Bąkiewicza, następnie strzelił Hubert Jakubiec i w doliczonym czasie gry Kacper Sionkowski. Omega Kleszczów wygrała pewnie z Orłem Nieborów 4-0. A to już LKS Kwiatkowice i Stal Głowno. W 27. minucie Krystian Wojtczak zdobył gola dla gospodarzy, a Cyprian Lewandowski w doliczonym czasie gry ustalił wynik tego spotkania. LKS wygrał na własnym boisku 2-0. To teraz przyszedł czas na gola kolejki. To nasze 3 propozycje. Wojciech Majewski dla KS Paradyż. Dawid Tomala z Prosny Wieruszów. I Kamil Odolak dla RKS-u Radomsko. Wszystkie gole zobaczymy na Facebooku Loży Sportowej. Bramka, która będzie mieć najwięcej lajków, zostanie pokazana w kolejnym magazynie. A teraz ciekawostka. W 18. kolejce strzelono 30 goli. A to już tabela 4. ligi. Na 1. miejscu nadal Warta Sieradz. A teraz zobaczmy zapowiedź najbliższego weekendu. Już za tydzień kolejny magazyn łódzkiej 4. ligi. Michał Kiński, zapraszam serdecznie, do zobaczenia.